Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również naszego pierwszego gościa w programie Dzień z Republiką, Agnieszka Siewereniuk-Maciornowska, publicystka. Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie. Pani redaktor, 9 głosami europosłów wybranych 4 lata temu z listy ugrupowania Donalda Tuska uruchomiono procedurę likwidacji państw narodowych. Dzisiaj czytamy w niektórych dziennikach. Wczorajsze głosowanie, wcześniej debata w Europarlamencie dotyczyło zmian traktatowych. Ważna informacja, autorami tych zmian, tych wielu zmian są osoby, które należą do niemieckiej organizacji, wpływowej organizacji, i są to na 5 autorów, 4 z nich to pochodzenia niemieckiego osoby, to Niemcy. Pani redaktor, no właśnie, wynika z tych zmian, że Paryż i Berlin będą miały bardzo dużo do powiedzenia. To jest drugi krok. Pierwszy krok to Komisja Konstytucyjna w Europarlamencie. No i jak pani to skomentuje? Przede wszystkim my musimy zdawać sobie sprawę, że tak faktycznie jest. Ja od kilku dni też słucham polityków tutaj w Polsce, głównie związanych z Platformą Obywatelską, ale też i z Lewicą, którzy mówią, że nie, że to wcale nie jest likwidacja państw narodowych, że to tylko jakaś tam, prawda, dyskusja i tak dalej. No nie, tutaj już został mocno wciśnięty pedał gazu w kierunku likwidacji państw narodowych, bo to trzeba w sobie powiedzieć wprost. I dla nas, ale też i dla wszystkich pozostałych państw należących do Unii Europejskiej, jest to w zasadzie no, kierunek jednoznaczny. Tak? Nie będzie żaden kraj mógł o sobie decydować, o wszystkim będzie decydował. Myślę, że Francja w dużo mniejszym zakresie, przede wszystkim Niemcy. Jak się nie dało kiedyś bombami, no to teraz się da jakby za pomocą innych środków podporządkować sobie narody. Więc tutaj mamy sytuację bardzo trudną i to, co w najbliższym czasie nas czeka, to znowu takie głodne kawałki przy różnych rozmowach publicystycznych z politykami, którzy zapewne dalej będą przekonywać, że tutaj się nic takiego złego nie stało. No to otóż się stało, bo została de facto uruchomiona procedura. Gdyby to wczorajsze głosowanie zakończyło się innym wynikiem, ta procedura nie ruszyłaby, ona by została powstrzymana. A tak tylko w tej chwili ja się spodziewam jeszcze dociśnięcia pedału gazu do tego, żeby właśnie zrobić to, czego chcą Niemcy. Bo widzę, że jakby to jest takie, ma taką postawę, trochę by chciała, ale trochę by jednak nie chciała. Nie jest to dobre ani dla Unii Europejskiej, już na pewno nie jest to dobre dla Polski. Pani redaktor, osoby, które zagłosowały za tymi zmianami traktatowymi, to Róża Thun, Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kochut, Bogusław Liberacki, Leszek Miller i Sylwia Spurek oraz Robert Biedroń. I cóż, Roberta Biedronia już wymieniłam. Panie redaktor, Donald Tusk zapowiedział wczoraj, przedwczoraj, że ludzie, którzy pracują z nim, nie będą głosowali za tymi poprawkami, ale osoby, które dostały się z Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu kilka lat temu, już za tymi poprawkami głosowały. Przeciwni byli politycy PiS-u i PSL-u. Natomiast tutaj taka ciekawostka, Róża Thun zagłosowała za poprawkami, chociaż, tak jak podkreśliła pani Joanna Mucha w wywiadzie dla Radia Z, to Polska 2050 jest przeciwko zmianom traktatów Unii Europejskiej i rekomendowała, by europosłanka Róża Thun zagłosowała przeciwko tej rezolucji. Tak się jednak nie stało. Czy będzie dyscyplina? Tu powiem, nie jestem zaskoczona zupełnie, że te postaci polskojęzyczne zagłosowały właśnie w ten sposób, bo głosują od samego początku wszystko, co tylko jest przeciwko Polsce, za czym tylko można podnieść rękę, co jest przeciwko Polsce, to oni są od razu w piersi w szeregu, ręka do góry i zadowoleni, bo można dokopać. Ja po prostu jestem tym zniesmaczona. Nie chcę mówić, już tutaj jesteśmy w takich godzinach, że powstrzymam trochę swój język, no ale wydaje mi się, że w związku z tak poważną sytuacją, tak poważnym głosowaniem, bo tak jak mówię, to nie jest głosowanie jedno z wielu. To jest głosowanie, gdyby jego wynik był inny, statów by nie ruszyła.
To jest bardzo poważna rzecz i ja bym oczekiwała, że zarówno w Polsce Lewica, jak i Polska 2050 wyciągną konsekwencje od polityków, no, z którymi w tej chwili współpracują. I powiem tak, to, że Donald Tusk mówi o tym, że politycy, którzy z nim współpracują, tam mieli inne wytyczne, czy tam mieli zagłosować inaczej, guzik z pętelką. To Donald Tusk był również odpowiedzialny za to, że ci ludzie znaleźli się na listach, przypomnę, Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego Donald Tusk, z którymi ludźmi współpracuje w EPL-u, czyli w tej Europejskiej Partii Ludowej, dlaczego tam z nimi nie porozmawiał, nie pojechał i nie powiedział, nie przekonał polityków nawet z innych państw? Przecież jest taki ważny tam. Dużo się znał, kierował tą partią. Dlaczego nie mógł porozmawiać jakby z politykami z innych państw? Ja nie mówię, że no oczywiście nie ma możliwości zmuszenia ich czy wprowadzenia jakiejś dyscypliny klubowej, ale na zwykłe rozmowy, żeby nie było... Pani redaktor, ale ja chciałam zwrócić uwagę tutaj na sytuację, gdzie politycy właśnie Platformy Obywatelskiej uspokajają pan Borys Budka. Mówi spokojnie, to nie jest żadna zmiana traktatów, to jest propozycja Parlamentu Europejskiego i że ta druga strona, czyli prawica, niepotrzebnie panikuje. No właśnie takie głodne kawałki słyszymy od kilku dni w różnych mediach, w różnych wypowiedziach polityków tej formacji. Jeżeli to nie jest, prawda, nie jest to krok do zmiany traktatów, to ja jestem solistą chłopięcego chórku tajwańskiego. Tyle. O, może pani śpiewa, pani redaktor. No dobrze, idziemy dalej. Dzisiaj, może kiedyś usłyszymy. Pani redaktor, dzisiaj i jutro. Na dzisiaj i na jutro premier Mateusz Morawiecki zaprosił potencjalnych koalicjantów na spotkanie. Dzisiaj do godziny 15 patrzy na zegar, czyli od 9 do 15, o ile dobrze pamiętam z tego zaproszenia, tak wynikało. To spotkanie powinno się odbywać. No, Mateusz Morawiecki ma bardzo trudne zadanie. Niektórzy mówią wręcz, że niewykonalne, że ktoś chce w ten sposób ośmieszyć Mateusza Morawieckiego, pana premiera. Osoby, które dostały to zaproszenie pisemne. Na przykład pan Mentzen opublikował treść i powiedział, no nie wybieram się, proszę nic mi tu nie wysyłać. Jak pani to widzi? Przede wszystkim ja uważam, że należy się spotykać i rozmawiać, bo to jest jakby istota pracy politycznej, krótko mówiąc. I faktycznie ja tutaj się zgadzam, że misja pana Morawieckiego przy tworzeniu rządu w mojej ocenie jest skazana na porażkę. Jest to misja w zasadzie niewykonalna w obecnych warunkach. No ale jakby rozmawiać trzeba, tak? I powiem nawet w ten sposób, że nie wiem, czy tutaj pan, jakby ktoś wystawił pana premiera do tego, żeby się ośmieszać, no bo to też, powiedzmy sobie szczerze, no on sam jest dorosłym człowiekiem, doświadczonym już w polityce i sam się chyba na to zgodził, tak? Przecież nikt go nie zmuszał. To jest jakby jedna rzecz. Więc on ma świadomość tego, na co się porwał, co robi i czym to może skutkować. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowę z potencjalnymi koalicjantami, to tak jak zaczęłam mówić, spotykać się i rozmawiać trzeba, bo ja zupełnie nie rozumiem postawy pana Mentzena, w ogóle Konfederacji, to jak ona się zachowuje, bo to jest uprawianie polityki nawet nie w piaskownicy, tylko jeszcze gdzieś tam w niższych szeregach. Niektórzy mówią, co ten Krzysztof Bosak sobie musi myśleć o tym panu Mentzenie, że stał się liderem, a tutaj proszę. Nie, no jakim liderem? To jest jakiś w ogóle niepoważny dzieciak w polityce, który tam wszedł, prawda, dostał jakieś nowe zabawki i szaleje, tak? Zaraz zostanie sprowadzony na ziemię i powiem dlaczego. Dlatego, że owszem, dzisiaj jest taka sytuacja, że panu premierowi Morawieckiemu będzie bardzo trudno sformować ten rząd, zawrzeć jakieś umowy koalicyjne, czy też znaleźć nowych partnerów, co nie zmienia faktu, że sytuacja na przykład za pół roku czy za rok może wyglądać zupełnie inaczej i gdyby dzisiaj te rozmowy się zaczęły albo były przeprowadzone, można by było poznać wzajemne możliwości, wzajemne jakby punkty wspólne do ułożenia przyszłych relacji, bo ta koalicja, która w tej chwili rwie się tak do władzy, to znaczy rwie się, niektórzy się rwą, bo Donald Tusk się wcale do tej władzy nie rwie,
to oni są tak jakby różni w różnych, jakby są, mają tak różne programy, projekty, że to się kupy nie trzyma i to się rozleci. To mówi każdy. Pani redaktor, ale a propos tego czasu, tutaj czas ma rzeczywiście każdy dzień chyba już na wagę złota, bo jeżeli nie uda się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, przypominam, że 14 grudnia jest szczyt Unii Europejskiej. Kto pojedzie na ten szczyt? Wychodzi na to, że dwa dni Sejm będzie miał na to, aby zatwierdzić nowy rząd Donalda Tuska, że Donald Tusk wtedy będzie miał dwa dni, żeby uporać się z tematem. To jest możliwe? Jest to możliwe, oczywiście, bo ja tak jak powiedziałam, o ile sam Donald Tusk naprawdę nie rwie się do władzy i to widać, bo to, wie pani redaktor, trzeba pracować, no, jeszcze 5 dni w tygodniu, tak? No nawet 4, to przecież jest 4 dni pracy w tygodniu, a już nie mówiąc 5, we wszystkich godzinach dnia i nocy, jak to się mówi, bo premier nie ma limitowanego czasu, że 8 godzin i do domu, tak? Trzeba użerać się i z PiS-em, i z mediami niektórymi, no i oczywiście z koalicjantami swoimi, więc on się w ogóle do tego nie rwie. Natomiast rwał się do tego te wygłodniałe kotki i koty, które tam, prawda, są, które jakby jeszcze można powiedzieć do tej pory nie były w ławach rządowych i to ci ludzie tutaj najbardziej tacy, prawda, my to już tutaj zrobimy, nie wiadomo co. I oni wszyscy, jak to się mówi, jak na rozkaz, rączki w górę podniosą, na raz, ruki, pasz wam, wykonać rozkaz. I to nawet nie będzie trwało dwa dni, tylko co najdalej kilka godzin. Pani redaktor, Joanna Mucha powiedziała, że mówi się o Izabeli Leszczynie jako minister zdrowia. Jestem przekonana, że sobie poradzi. No tutaj o tych kilku nazwiskach już się mówi. Na przykład Dariusz Joński miałby zasiadać w którejś z komisji, o której powiedział Donald Tusk. Planuje komisje śledcze dotyczące wyborów kopertowych, Pegasusa. I trzecia mi wypadła z głowy. Nieważne, to ja powiem w ten sposób. To może afera wizowa, już wiem. Tych komisji może powstać 1, 5, 100 albo 1 500 000. Nie ma to żadnego znaczenia. One niczego absolutnie nie ustalą, niczego nie wyjaśnią. Żadna do tej pory tak naprawdę ta komisja to jest tylko jakiś show dla ludzi. A ja powiem szczerze, że ludzie mają dosyć już tego show. Mają dosyć wojny polsko-polskiej, dlatego wyniki tych wyborów ostatnich właśnie takie były, bo tutaj dużo osób zdecydowało się właśnie wybrać czy wskazać trzecią drogę jako na tę drogę, która w końcu da spokój i zakończy wojnę polsko-polską. No okazało się, że trzecia droga to jest no, droga Donalda Tuska, więc no, wojna polsko-polska wchodzi w nowy etap i te komisje śledcze właśnie, właśnie temu będą dokładnie służyć. Rozpoczęciu nowego frontu wojny polsko-polskiej. Ponieważ rząd, który powstanie, nie będzie mógł realizować swoich projektów, bo tam nie ma wspólnych projektów. No może jakieś poza tam, prawda, jakieś tam, żeby na co oni mogą się wspólnie zgodzić. No jest tam może jakiś, ale to nie będą jakby pomysły takie, na które czekają wszyscy Polacy w napięciu. Tematem spornym będzie aborcja, której bardzo chcą wyborcy lewicy. Tematem spornym będą niedziele handlowe, którego z kolei no, nie chce większość pracowników. A czy ktoś będzie chciał wrócić do kompromisu aborcyjnego? A ostatnie pytanie. Słucham jeszcze raz. Czy będzie ktoś chciał wrócić w takim razie do kompromisu aborcyjnego? Ostatnie pytanie moje. Myślę, że tak, że będą chcieli wrócić, tylko że jest to niewykonalne, jest to nierealne. Można sobie chcieć, ja mogę chcieć gwiazdkę z nieba, ale jest to niewykonalne, więc to jest identyczna sytuacja. Co nie znaczy, że będzie podgrzewanie emocji, będzie jakiś tam właśnie... To ja powiem w ten sposób, że właśnie te komisje śledcze, które powstaną, będą bić pianę po to, żeby podgrzewać wojnę polsko-polską, po to, żeby przykryć nierealizowane programy czy zapowiedzi poszczególnych formacji, które będą utworzyć rząd. I my musimy mieć tego świadomość. I dziękuję bardzo. Agnieszka Sieweryniuk-Macierowska komentowała bieżące sprawy w polityce. A już teraz konferencja prasowa z udziałem członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury. Dziękuję bardzo. Minister Adamczyk. Panie ministrze.